należy ich tak traktować, tak? Bo trzeba pamiętać, że kierować trzeba się zawsze sercem przy wyborze, tak? Bo jeżeli ktoś nie ma tego serducha, to lepiej po prostu odpuścić sobie, kupić sobie pluszaka, tak? Tak. I na pewno nie z pieskiem. I mieć świadomość później. Tak, tak, praca, świadomość, bo jednak jest mnóstwo pracy, mnóstwo obowiązków z psem, tak? Trzeba go nauczyć właściwie wszystkiego, trzeba się opiekować odpowiednio, poznawać, tak, żeby móc dalej przekazać też swoją wiedzę, którą się zdobywa w czasie hodowli i uświadamiać jak najwięcej nowych właścicieli, że to nie są tylko zabawki i, no nie wiem, jakiś prestiż. I eksponaty, na prawda? Dokładnie, tak, bo gdzieś tam to, co najważniejsze, jest, przecież no bo jest ta relacja tak w tej chwili, to... tak. A tak ciekawostkowo to... Jaka jest ta rasa? Ja o zachowanie chciałabym się... Okej. Okay. Chines? Jak to Chinese? A właściwie Chinese? Chongqing. Jakie są spokojnie te jak czarny dom. No dokładnie, jest okay. Dokładnie, to jest taka rasa. To jest w ogóle pierwszy pies w Polsce. Mm-hmm. One w tym roku dopiero zostały zakwalifikowane do FCI jako rasa nieuznana. I są to, właściwie też uczę się tej rasy, ale są to takie typowe kanapowce, no które właśnie, uwielbiają człowieka, mogą spędzać 24 godziny z nami na dobę, śpiąc. Tak. Fajnie jest taki motyw. Lubią sobie pobiegać za jakimś ptaszkiem, za jakimś innym zwierzakiem. A za frisbee albo za piłką? To niekoniecznie. To bardziej niech właściciel. Chronią biega, domu? Tak? Czy tak raczej poszukają? Udają. Oczywiście, dadzą sygnał w momencie, kiedy ktoś tam się pojawi, ale to jest na zasadzie, dopóki nie wejdziesz, to cię obszczekam. A jak już jesteś na terenie, to... Pani Aniu, bo pani razem hoduje, czy nie? Nie razem, ale też tę rasę. Ja. O, tutaj, dobrze. Aha, ale tutaj pytanie do pani Anny, bo o co chcieliśmy zapytać. Tak jest. Tak ciekawostkowo, które rasy są najdroższe? To tak naprawdę trudno powiedzieć. Kwestia jest taka, że kupując psa, my tak naprawdę kupujemy wiedzę, doświadczenie hodowcy, to w jaki sposób on chce prowadzić daną rasę i w jaki sposób dobiera jednostki, tak żeby te cechy charakterystyczne, które wyróżniają daną rasę, były jak najbardziej widoczne w konkretnym psie. Więc tak naprawdę jakby przedstawiciel każdej rasy, wybitny przedstawiciel, może być tak samo bardzo cenny. Tak samo wysoko wyceniony. Tak, jasne, dokładnie. Jasne. Na wartość psa pracują jego przodkowie. Tak. Rodzice, dziadkowie i ciężka praca hodowla na wszystkich hodowców, którzy są wpisani w rodowód tego psa. Ja się zastanawiam, weszliśmy na tą półkę, która jest ciekawostkowa oczywiście, jeżeli chodzi o pieniądze, bo to są dla nas zupełnie jakieś kwoty abstrakcyjne, ale na przykład jeżeli chodzi o takie psiaki, jakie tutaj mamy, to żeby był taki wzorcowy, to mniej więcej jaka to jest półka, jakie to są widełki? No, żeby był taki wzorcowy, to ja bym prawdopodobnie go nie kupiła, bo nikt by go nie chciał sprzedać, bo stawiłby go sobie u siebie w hodowli. O nie, naprawdę. Ale między 2 a 5 tysięcy? Przyjechało na pewno sporo importów do Polski w międzyczasie w naszych rasach i to były różne ceny. Te ceny są potem na OLX. Nie rzuci pani ceny takiej mniej więcej, jak to wygląda. To jest kilka tysięcy, czy to jest powyżej 10 tysięcy aż nawet? To jest powyżej 10 tysięcy. No to kosmiczne pieniądze. No to może ja już zapytam lepiej, czy nasz Pasim lubi też leżeć na kanapie. Czy to jest pies, który zmienił go patetą, albo ceny są horrendalne. To może nie zrażajmy. To jest pies, który przyjdzie oczywiście przytulić się, wejdzie na kanapę, wejdzie na kolanka, da buzi jak trzeba. Ten wejdzie na kolanka? Oczywiście, że na kolanka. Przytuli się bardzo. Natomiast to nie trwa długo. On to zrobi, ponieważ wie, że jest, on chce, bo to są bardzo delikatne psy. Mimo to, że one wyglądają jak wyglądają, to one są... Bardzo mają delikatny charakter, są niesamowicie wrażliwe, one są bardzo, bardzo uczuciowe. Ten pies zawsze powinien pójść w takie ręce, które będzie tego, ludzi, którzy będą tego świadomi. Dzieci w domu bo w porządku? Przygotowując się do programu nie było właśnie tego, nie ma, nie, do nie ma problemu, nie naprawdę. Nie ma problemu? Nikami nie ma problemu, nie, gorzej z obcymi. Ale nawet z obcymi, jeżeli ja z nim, bo on jeździ akurat dość sporo na wystawy. To będą 3 przekąski dla niego? Ja nigdy... To generalnie Pasim jest, zresztą u mnie wszystkie psy takie, ciężko mi się wypowiadać jest za inne. Natomiast
nie ma absolutnie żadnego problemu z dziećmi. Ja no jeżeli super. Chodzę na spacery, to naprawdę zdarzało się, pas im w najlepszym swoim okresie miał do siebie przyklejone po 6 dzieci z każdej strony. Ale też od nosa przez oczy, uszy do samego ogona z jednej. Kiedy my byśmy chcieli go pogłaskać i teraz podejść i tak do niego od góry. Nie ma żadnego problemu. Nie ma problemu. Nie, ale nie. Ale to jeszcze powiedzmy, żeby sprawić, że to nie jest rasa dla każdego. Oczywiście. Podkreślmy to bardzo. Żeby nie zabrzmiało, że mamy takiego wielkiego przytulaka i każdy sobie z nim poradzi. Wręcz przeciwnie, bardzo świadomo. To jest pies, który nie będzie służył swojemu właścicielowi, swojemu opiekunowi, tylko będzie go strzegł. Ja jednak zaryzykuję. Tylko delikatnie, powolutku. Delikatnie, powolutku, tak żebym nie widział. Proszę bardzo, na to wszystko dzieje się na antenie. Pamiątkę potomku. Cześć, proszę państwa, absolutnie polecam, ale jak państwo spotkają takiego gościa na spacerze, to najpierw zapytajmy właściciela. Mamy się zachowywać. Opiekuna zawsze lepiej zapytać. To się różnie może skończyć. Pani Agnieszko, a tego można dotknąć? Tak. Przepraszam, jak miał na imię? Tosia. To my się teraz bardzo chętnie, proszę państwa, tutaj podotykamy. Ona jest troszeczkę... A państwa zabieramy gdzie? Do Nowego Jorku. Do Nowego Jorku. Chcemy się pokłonić teraz kotom. Dobry kierunek. Jeszcze ale mis jeszcze chce?